Wielki zaszczyt, że pierwszym gościem naszej kawiarenki i gościem w tak szczególnym dniu, bo to nie jedyne wydarzenie związane z 30-leciem dzisiaj w naszym mieście, przyjął pan sędzia Jerzy Stępień. Bardzo dziękujemy za przybycie. O naszym gościu powiem za chwilę więcej, przedstawię także jego bardzo bogaty życiorys oraz wytłumaczę, dlaczego właśnie sędzia Jerzy Stępień jest najlepszym gościem na inaugurację naszych kawiarenek obywatelskich, ale przede wszystkim chciałem przywitać Państwa i podziękować, że zdecydowaliście się być dzisiaj z nami. Chciałbym serdecznie przywitać władze Dąbrowy Górniczej z prezydentem Marcinem Bazylakiem i z panią sekretarz Iwoną Bednarską na czele. Chciałbym przywitać radnych miejskich Dąbrowy Górniczej z wiceprzewodniczącym Rady Kamilem Dybichem. Chciałbym przywitać przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta oraz wszystkich mieszkańców, mieszkanki naszego miasta. Mam nadzieję, że to będzie dla Państwa ciekawe wydarzenie. A na początek chciałem oddać głos współgospodarzowi tego wydarzenia, czyli panu prezydentowi. Marcinie, bardzo zapraszam. I też jeszcze mamy widzów online, dlatego że kawiarenka jest transmitowana i z tego się bardzo cieszymy, dlatego że rok 2020 to wyjątkowy rok. Z jednej strony to mocne przygotowania do 30-lecia samorządności i byliśmy przygotowani na wiosnę. Planowaliśmy mnóstwo wydarzeń, mnóstwo takich wydarzeń, które pokazałyby, czym jest dla nas w naszym rozumieniu samorząd. Wspólnotowość, pomocniczość i samoorganizowanie się, ale jak wiecie, przyszedł trudny czas i musimy sobie jakoś z tym radzić, ale nie mogliśmy odpuścić tego, że ten rok jubileuszowy będzie rokiem bez akcentów samorządowych. Dlatego jesienią kawiarenki obywatelskie, wystawy i próbujemy. I bardzo się cieszę, że jesteście i bardzo się cieszę, że możemy to współorganizować i niezmiernie mi miło, że po raz kolejny sędzia Jerzy Stępień przyjął zaproszenie do Dąbrowy Górniczej, do Obywatelskiej Dąbrowy Górniczej i że tutaj będziemy mogli od architekta samorządu polskiego usłyszeć, jak to było. Bardzo Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedna kwestia promocyjna, bo zostałem poproszony o lokowanie produktu, ale uczynię to z wielką przyjemnością, bo chodzi o zachęcenie Państwa do odwiedzin wystawy specjalnie stworzonej z okazji 30-lecia samorządu. Wystawy, którą w wersji tak zwanej w realu można obejrzeć w Parku Hallera, natomiast w wersji wirtualnej można prześledzić historię samorządu na stronie samorząd.dg.pl. Mam nadzieję, że nie pomyliłem tej strony. Za chwilę Państwo to zobaczycie. A jeśli nie zobaczycie, to warto w wolnej chwili, najlepiej tuż po zakończeniu naszej kawiarenki, tę stronę odwiedzić. A teraz już pozwólcie Państwo, że spocznę i przedstawię naszego gościa, sędzia Jerzy Stępień, prawnik, sędzia, radca prawny, polityk, były senator, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego i były prezes tegoż Trybunału, ale nie tylko sędzia Stępień znany jest nie tylko z tych ról publicznych, ale także jest przede wszystkim, jest znany jako przedstawiciel środowiska jazzowego, ponieważ przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, a w tej chwili pełni funkcję szefa Sądu Koleżeńskiego w tymże stowarzyszeniu. Nie mam tam nic do roboty. Natomiast nie tylko, że pełni te funkcje, ale gra także jazz i o ile dotarłem do, poprawnie zweryfikowałem źródła, to w 1978 roku gościł pan w moim rodzinnym mieście na festiwalu Jazz nad Odrą. Ja niestety nie mogłem wtedy tego wysłuchać, więc panie sędzio, jeżeli mógłby pan dla mnie i dla państwa zaprezentować próbkę swoich umiejętności, to będziemy bardzo wdzięczni. Czy zgadza się pan? Oczywiście, zgodziłem się wcześniej, ja to jest tak zwana zaplanowana niespodzianka. Właśnie, ja nie zagram tego, co graliśmy wtedy, w 1978 roku, bo to
była taka bardzo muzyka wyrafinowana i ambitna. Parę słów na ten temat może w pewnym momencie powiem. I to by było nie do słuchania kompletnie, ale ponieważ mamy lato jeszcze, prawda? To zagram coś, co na pewno Państwo wszyscy znają. Bardzo, bardzo dziękuję za tę. Niestety było tak bez próby, to tak nierozegrany jestem. No, ale w trzecie ważna jest improwizacja, więc od razu wręczę mikrofon. Także bardzo dziękujemy za tę próbkę jazzu nad Odrą w Dąbrowie Górniczej. Ale chciałem jeszcze, zanim przejdziemy do sedna sprawy, to zapytać się trochę o ten saksofon, bo proszę zweryfikować, czy czegoś nie przekręcam, ale podobno nie ćwiczył pan gry na saksofonie w żadnym klubie, tylko w swoim gabinecie sędziego w przerwach na pisaniu uzasadnień. Czy coś przekręciłem, czy to jest prawda? Częściowo, bo prawdę mówiąc, ja jazzem się interesowałem od bardzo wielu lat, od właściwie takich chłopięcych lat, gdzieś 12-13 lat, to już byłem takim zdeklarowanym fanem. Słuchałem Milesa Davisa, prawda, i analizowałem jego solówki, ale skończyłem studia i wylądowałem w Kielcach, gdzie nikogo nie znałem właśnie w Sądzie. Po to, żeby no w ogóle coś jakoś w tym mieście się poruszać, założyłem klub jazzowy. To był 74 rok. Po to między innymi, żeby pojawić się jacyś ludzie, z którymi można pogadać. I po prostu o jakichś innych rzeczach niż tylko sprawy zawodowe. I pojawiali się tam różni ludzie, którzy z nich są moimi przyjaciółmi do dzisiaj. Ale bodaj w 75 roku tak sobie pomyślałem, że dobrze by było może nie tylko organizować koncerty, ale poszukać wśród młodzieży muzycznej Kielc jakichś ludzi, którzy się też interesują jazzem. I proszę sobie wyobrazić, poszedłem do szkoły muzycznej, która mieściła się prawie vis-a-vis sądu w Kielcach i zacząłem tak chodzić po korytarzach i nasłuchiwać, czy przypadkiem gdzieś nie trafię na jakieś znajome dźwięki. I w pewnym momencie usłyszałem, ktoś gra na fortepianie z takim feelingiem jazzowym właśnie, ja i ty, akordy jazzowe i tak dalej. I wszedłem, tak bezczelnie wszedłem do tej ćwiczeniówki, nie wiedząc, kogo tam spotka, może jakiś profesor tam gra. A okazało się, że tam siedział 16-letni Włodek Paweł, ten, który dostał nagrodę, prawda? Pierwszy polski jazzman, który dostał, prawda, Grammy. Oczywiście od razu było wiadomo, że to bardzo zdolny młodzieniec
I powiedziałem do niego, słuchaj chłopcze, ty grasz jazz. A on z taką pewnością młodego artysty, który wie, że przed nim jest jasno określona droga. Mówi, tak, tak, mam własny kwartet nawet. No i gdzieś po dwóch latach założył Big Band, w którym notabene grał na fortepianie nie on, tylko Artur Dutkiewicz. Też wielka sława światowa w tej chwili. A on pisał aranże i pisał kompozycje. Był bardzo zdolny i w ogóle genialny. Od początku wiedzieliśmy, że to nadzwyczajna postać. I kiedyś na próbie, to był chyba 77 rok, w przerwie wziąłem saksofon, na którym nigdy nie grałem, nigdy nie miałem saksofonu w rękach i usiłowałem wydobyć pewien dźwięk, jakikolwiek. No, po jakimś czasie zapiszczało mi coś tam. I wtedy Włodek mówi, słuchaj, zapamiętaj, jak wydobyłeś ten dźwięk, to ja go wpiszę do aranżu, to będziesz grał z nami. No i tak się zaczęło, później oni znaleźli instrument jakiś. Notabene ten instrument kosztował masę pieniędzy. Ja zarwałem wtedy około 5000 złotych, a znaleźliśmy saksofon altowy za 15000 złotych. To było poza w ogóle możliwością sfinansowania. No ale moja mama, jak się dowiedziała, że chce sobie pograć na saksofonie, sfinansowała to. Miała taki gest. Po latach przeczytałem, że tak samo też Michałowi Urbaniakowi matka kupiła saksofon. No i proszę Państwa, no i zacząłem intensywnie ćwiczyć, ale ponieważ no, miałem trochę obycia muzycznego, bo od 5 roku życia chodziłem na fortepian i to do bardzo dobrego nauczyciela, który był uczniem Rymski-Korsakowa. No więc gdzieś tak po półtora roku właściwie już grałem z nimi. No i ten 78 rok to właśnie jazz nad Odrą, pojechaliśmy tam i nawet dostałem nagrodę dziennikarzy, prawda. A później była Solidarność i oczywiście wszystko trzeba było odłożyć, prawda. Ja przestałem być sędzią notabene, sam odszedłem z sądu, nikt mnie nie wypędzał, ale sam odszedłem w 79 roku i byłem, związałem się z Solidarnością na dobre i na złe. No i między innymi trafiłem do wozu dla internowanych. I w pewnym momencie z kolegą, który był nauczycielem, pochodził zresztą ze Śląska, Edmund Sarna, taki mąż takiej słynnej naszej sportsmenki, lekkoatletki Sałacińska Sarna, ona się nazywała, to jej mąż, razem ze mną był internowany i on grał nieźle na klarnecie. I wymogliśmy na kierownictwie tego obozu dla internowanych, to było zresztą zwykłe więzienie, prawda, areszt śledczy w Kielcach na Piaskach, żeby nam pozwolili mieć instrumenty. No i od tego momentu wszędzie, gdzie mnie przewożono, to ja ciągle z tym saksofonem jeździłem i byłem taką atrakcją, prawda, za murami. I proszę sobie wyobrazić, jakby epilog tego wszystkiego. Kilka lat temu jeden z moich znajomych górników, notabene, z takiej kopalni Czerwionka, to w trochę innej części, prawda, napisał książkę o naszym wspólnym pobycie w obozie dla internowanych w Uhercach. I przysłał mi tę książkę, ja do niego później napisałem jakiś list, podziękowanie, bo tam było kilka sympatycznych zdań na mój temat. I on zadzwonił po jakimś czasie i zaprosił mnie właśnie do tej kopalni już zamkniętej Czerwionki na takie spotkanie, to było w 2016 roku. Ale kiedy organizowaliśmy to spotkanie, to mówi, słuchaj, a czy ty mógłbyś przyjechać z tym saksofonem, który miałeś w więzieniu? Ja mówię, no oczywiście mam go jeszcze, więc mogę przyjechać. Ale tak prawdę mówiąc, to niechętnie już na nim grywam, bo on już jest mocno zdezelowany. Mam inny saksofon, to właśnie ten. A on mówi, nie, to musi być koniecznie tamten, prawda? No i rzeczywiście przyjechałem z tym saksofonem. Najpierw miałem wykład na temat Trybunału Konstytucyjnego i Sądownictwa Konstytucyjnego, a później oni mówią, a teraz groj. No i grałem chyba z pół godziny różne piosenki takie, które grywaliśmy w obozie dla internowanych, czy jakieś inne. No, tak to wygląda. To jest po prostu absolutne amatorstwo, to co ja robię. Żadnego zawodowstwa w tym nie ma.
ale no, bardzo lubię sobie w wolnej chwili siąść i po prostu pograć. No i tak to jest. Ale saksofon ma coś wspólnego też z tematem naszej dzisiejszej rozmowy, bo jeden z wywiadów z panem został zatytułowany takim cytatem z pana: saksofon to wolność, więc możemy stwierdzić, że samorząd to wolność, więc teraz możemy płynnie od saksofonu przejść do samorządu i niech tym wspólnym mianownikiem będzie słowo wolność. I zastanawiając się, od czego zacząć naszą rozmowę o samorządzie, wpadłem na taki genialny w swojej prostocie pomysł, aby zacząć od początku, czyli od tego, jak to się 30 lat temu zaczęło. I najpierw chciałem się zapytać o Okrągły Stół, bo pan był uczestnikiem obrad, uczestniczył pan w pracach pod stolika samorządowego. Najpierw chciałem zadać pytanie, dlaczego nie znalazł się pan na przykład przy podstoliku dotyczącego wymiaru sprawiedliwości? Co sprawiło, że akurat znalazł się pan właśnie w tej tematyce samorządowej? Bo wydaje mi się, że to też byłoby dobre wprowadzenie. Skąd pana no, takie zaangażowanie w temat samorządu? No, zacznijmy od tego, że jestem Sandomierza generalnie. Moje dzieciństwo to jest Sandomierz. No, Sandomierz, przepiękne miasteczko, ale też przede wszystkim fantastyczny przykład, czym jest miasto europejskie, prawda? Lokowane w XIII wieku właśnie na prawie magdeburskim. Czyli ktoś, kto się wychowuje w Sandomierzu, po prostu i trochę się interesuje historią miasta i sprawami publicznymi, no to wcześniej czy później musi oczywiście dotknąć tej problematyki. Poza tym jako prawnik na studiach zetknąłem się z tym pojęciem. Ja studiowałem w drugiej połowie lat 60. Wtedy oczywiście samorządu w Polsce nie było, a w podręczniku prawa administracyjnego była tylko taka drobna wzmianka i to notabene, ja ją znalazłem po latach w odnośniku, że samorząd terytorialny to instytucja państwa burżuazyjnego, która nawet na Zachodzie w warunkach kapitalistycznych się nie sprawdziła. To napisał mój profesor. No, profesor z Uniwersytetu Warszawskiego, prawda? Na szczęście miałem ćwiczenia z pewnym docentem, on już nie żyje, który trochę nas zainteresował jednak samorządem, a w szczególności pozycją sołtysa. No, pozycja sołtysa jest ważną pozycją. I proszę Państwa, i to jakoś tak we mnie zostało. W 1975 roku, kiedy były likwidowane powiaty i tworzone były województwa, no ja byłem już sędzią, więc patrzyłem na to, co się dzieje, że tak powiem, bardzo już świadomie. I zauważyłem, że to była pozorna reforma, że w gruncie rzeczy to była reforma aparatu partyjnego. No bo w tamtych czasach zasadniczą strukturą władzy publicznej to nie było Rada Miasta, prawda, z jego prezydium, czy nauczyłem jakiś naczelnik miasta, tylko to był komitet wojewódzki, czy powiatowy, prawda, czy komitet centralny. To była prawdziwa władza, prawda. I ta reforma z 75 roku w gruncie rzeczy była związana z reformą aparatu partyjnego. No, to się wiąże z osobą związaną z tymi okolicami, prawda, Edward Gierek. Szukał sposobu na to, żeby pomniejszyć wagę, siłę sekretarzy wojewódzkich, których było 23, prawda? Było 17 województw plus 5 miast wyłączonych z województw i tam głównymi postaciami byli sekretarze partii, prawda? I on miał wielkiego przeciwnika w aparacie partyjnym, to był towarzysz Moczar, który miał opanowane struktury powiatowe. Tak zwani partyzanci, to była, że tak powiem, baza Moczara, konkurenta do władzy Edwarda Gierka. No i Gierek, żeby go wyeliminować ostatecznie, po prostu uderzył w te powiatowe rady, zlikwidował powiatowe rady. I w ten sposób Moczar stracił, że tak powiem, swoją bazę. Po pewnym czasie zrobili go prezesem Najwyższej Izby Kontroli, co Państwo to przypomina. A najpierw ta Izba Kontroli była podporządkowana Sejmowi, a później już premierowi i w ten sposób Moczar, że tak powiem, został wyeliminowany.
No ale jak się zrobiło te 49 komitetów wojewódzkich małych, słabych, jedynym wyjątkiem to było województwo katowickie, które prawie było niezmienione, no bo tutaj on po prostu, że tak powiem, czuł się pewnie, prawda? No więc po zlikwidowaniu tych komitetów powiatowych i oczywiście zlikwidowaniu przy okazji komitetów rad narodowych powiatowych, okazało się, że w ogóle ta reforma nie dotknęła administracji. Każda struktura władzy publicznej ma jakby dwa elementy, które składają się na pewną całość. Jest to struktura polityczna, prawda, i struktura administracyjna. Otóż te reformy dotknęły tylko tej struktury politycznej, natomiast administracja pozostała, tylko ona po prostu zmieniła nazwę. Jeśli coś było na przykład powiatową komendą milicji obywatelskiej, to teraz się nazywało rejonową komendą milicji obywatelskiej. I takich rejonowych administracji, które funkcjonowały na siatce dawnych powiatów, było 45. Ja to widziałem po prostu, może nie tak bardzo dokładnie wtedy, bo tak dopiero kiedy w 90 roku, że tak powiem, ten obóz Solidarności przejął władzę, to mogliśmy na to wszystko spojrzeć jeszcze poprzez różnego rodzaju dokumenty, prawda, i opracowania i tak dalej, które były nieznane opinii publicznej. I to było dla mnie takie jasne, że tutaj chodziło nie o jakąś reformę administracji, tylko chodziło o reformę aparatu władzy. Ale dlaczego likwidować powiaty? Zadałem sobie to pytanie, skoro one są tak istotną strukturą w naszej administracji, prawda? Michał Kulesza, który był moim na początku doradcą jeszcze w 90 roku, a później no, wybił się na niepodległość, był pełnomocnikiem rządu do spraw samorządu w rządzie Hanny Suchockiej i Jerzego Buzka, to on często to powtarzał i pisał, że powiat w strukturze państwa polskiego był najtrwalszą strukturą administracyjną. Tak? Gminy się zmieniały, były ich, nie było, prawda, zmieniały swoją strukturę, województwa miały różny charakter, zmieniały się też, prawda, natomiast struktura powiatowa przynajmniej od XIV wieku była trwale osadzona w strukturze naszego państwa. I zawsze było około 300 takich ośrodków w państwie, które pełniły taką funkcję ponadgminną, administracyjną, edukacyjną, zaplecza gospodarczego, prawda? No bo w powiecie to jest i sąd, i księgi wieczyste, prawda, i notariusz, i bank, no i cała masa różnego rodzaju administracji, które się od XIX wieku mnożyły. I ta struktura zawsze była, tak? I naraz się likwiduje. I to w końcu doprowadziło mnie gdzieś tam na początku lat 80. do takiej konkluzji, że komuniści w Polsce, oni mieli koncepcję, co robić z ludnością miejską. Uważali, że trzeba industrializować, trzeba tworzyć duże miasta, no i w ten sposób przeprowadzać ludzi ze wsi do miast, Nowa Huta, prawda, no właśnie, Dąbrowa Górnicza i tak dalej, prawda? Oni wiedzieli, że poprzez przemysł, duże miasta, będzie się zmieniało strukturę społeczną. No i co, wiedzieli też, co robić na wsi. Upaństwowić, tak? Stworzyć gospodarstwa rolne, państwowe, czy tam jakieś sowchozy. Natomiast kompletnie nie wiedzieli, co zrobić z tymi powiatami, tak? Które właśnie są miejscem no, tworzenia się pewnych elit, prawda? Te elity im przeszkadzały, w związku z tym najlepiej je zlikwidować. I tak powoli zacząłem, że tak powiem, no, coraz bardziej się interesować samorządem terytorialnym. A w pewnym momencie, razem z dwójką takich dziennikarzy, no tam podziemnych, Joanna i Mateusz Wyrwichowie, założyliśmy czasopismo podziemne, które się nazywało Samorządna Rzeczpospolita, to jest 94 rok. Może nawet, no tak, 94 rok. Skąd ta nazwa? Ja byłem delegatem na pierwszy Krajowy Zjazd Solidarności. Byłem nawet sekretarzem prezydium tego zjazdu. No i pamiętałem i miałem w domu zawsze program, który został wtedy uchwalony, Samorządnej Rzeczpospolitej. I utworzyliśmy takie pismo po to, żeby propagować
idee, które tam w tym programie pierwszego zjazdu Solidarności zostały zawarte. No oczywiście była tam też mowa o konieczności odbudowania w Polsce samorządu terytorialnego. Notabene wtedy też w tym programie zawarty został postulat przywrócenia sądownictwa konstytucyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich. No i myśmy zaczęli wokół tych tematów się, że tak powiem, publicystycznie kręcić. I powoli, powoli, że tak powiem, zbliża się ten moment okrągłego stołu. I ja dostałem propozycję od profesora Geremka, żebym właśnie znalazł się przy okrągłym stole. Ja wyraziłem zgodę, chociaż z pewnymi oporami. Natomiast on powiedział mi wtedy, że w ramach tego Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie są takie poszczególne komitety, które zajmują się różnymi sprawami merytorycznymi i no, muszę być przypisany do jakiegoś komitetu. A ja już wiedziałem, że tam jest też komitet zajmujący się samorządem terytorialnym i powiedziałem, panie profesorze, ja już wiem, chcę zajmować się samorządem terytorialnym. Na to profesor mówi, ale to nie jest takie ważne, wie pan. Pan jest prawnikiem, mamy tutaj Komitet do Przekształceń Politycznych, Wolności Związkowej i tak dalej, wymiaru sprawiedliwości, był pan sędzią, jest pan prawnikiem, może któryś z tych. Ja mówię, panie profesorze, jeśli w ogóle mam być, to tylko samorząd terytorialny, bo ja już wtedy byłem sfokusowany, że tak powiem, na to zagadnienie. Już wtedy miałem taką pełną świadomość, dzięki oczywiście lekturom, że jeśli przyjdzie taki moment, że będzie można odbudowywać państwo, budować demokrację, to trzeba zacząć od fundamentów. A w cywilizacji zachodnioeuropejskiej fundamentem demokracji jest samorząd terytorialny. Tego oczywiście nie wiedzieliśmy tutaj generalnie, ale Zachód jest właśnie w ten sposób zbudowany i muszę państwu powiedzieć, że taki jedyny prawdziwy dzisiaj wyróżnik cywilizacji zachodniej od innych cywilizacji, których jest 6-7 współcześnie, to w gruncie rzeczy tę cywilizację zachodnią głównie definiuje się poprzez istnienie samorządu terytorialnego. Bo dzisiaj na całym świecie ludzie wiedzą, że demokracja jest pewną wartością, o którą warto zabiegać. Że parlamentaryzm, demokratyczne wybory to jest coś ważnego i cennego. Że gospodarka rynkowa jest bardziej efektywna niż gospodarka planowana centralnie. To ludzie na świecie wiedzą, ale tylko w Europie Zachodniej, jak mówimy Europa Zachodnia, to oczywiście myślimy też o Stanach, Ameryce Południowej, Australii i tak dalej, o tym kręgu kulturowo-cywilizacyjnym, to tam podstawą jest właśnie samorząd terytorialny. To znaczy, jaka jest główna różnica między Wschodem a Zachodem? Na Zachodzie władza jest legitymizowana poprzez wybory demokratyczne, uczciwe. Tak? Nie ma sensu robić nieuczciwych wyborów, to w ogóle jest bez sensu. Dla człowieka Zachodu oczywiście. I wszyscy wiedzą, że władza musi być legitymizowana nie tylko w centrum, ale także w naszej miejscowości, tak? W naszym mieście, w naszej gminie. Co więcej, wszyscy też wiedzą, że to, co się dzieje na dole, tak zwanym dole, nie zależy od góry. Nie góra nie może nam narzucać tego, co my robimy tutaj w Dąbrowie Górniczej, prawda? Kogo wybieramy na prezydenta, jak uchwalamy plan zagospodarowania przestrzennego, jakie mamy priorytety inwestycyjne, etc., etc., tak? Natomiast, proszę państwa, jak popatrzymy na wschód, to po pierwsze, tam obywatele nie legitymizują władzy. Mamy genialny przypadek teraz do analizy, białoruski, prawda, i rosyjski, czy chiński, prawda. Obywatele nie mają żadnego wpływu na kształt władzy lokalnej, ale wszyscy wiedzą, że to, co się dzieje na dole, zależy od centrum.
Tak? Czyli mamy tutaj kompletne przeciwieństwo tego paradygmatu władzy publicznej i organizacji państwa. Czyli jednym słowem, jeśli chcemy budować, chcemy wrócić na zachód cywilizacyjnie, to musimy budować samorząd terytorialny. No i dlatego ja się tam znalazłem przy okrągłym stole. Wtedy nie znałem jeszcze profesora Regulskiego, który nie był prawnikiem, już niestety nie żyje. On właściwie z wykształcenia był inżynierem budownictwa i ekonomistą. No i tak się to zaczęło. Okay. Zanim zadam panu sędziemu pytanie o kolejny etap, to chciałem jeszcze ogłosić, że oczywiście za chwilę państwa zaprosimy do dyskusji, także będzie okazja, żeby zadać pytanie, wygłosić polemikę bądź własną opinię. Także chciałem o tym poinformować, że taka formuła kawiarenki jest przewidziana, czyli formuła rozmowy, ale tymczasem jeszcze chciałem wrócić te 30 lat wstecz i wrócić do tego momentu, kiedy jest projektowany ten nowy samorząd, a wydarzenia toczyły się szybko, bo pierwsze wybory samorządowe odbyły się już w 1990 roku. Często zapomina się, że to były pierwsze wolne wybory, w pełni wolne wybory po zmianie ustrojowej. I tutaj mam takie dwa pytania już dotyczące stricte samorządu. Po pierwsze, co było inspiracją bądź wzorcem, czy też państwo pracując nad tą koncepcją opieraliście się na własnych autorskich rozwiązaniach, czy szukaliście jakiejś inspiracji? I po drugie, jak to przebiegało w sensie pewnej takiej kultury instytucjonalnej? No bo jednak zmiana jest duża, więc pytanie brzmi, czy istniał tak zwany opór materii? Czy jak udało się ten, a jeżeli występował, to jak udało się go pokonać? No więc po pierwsze, co było dla nas najistotniejsze, kiedy przystępowaliśmy do pracy? Po pierwsze, wiedzieliśmy bardzo dobrze, że istotą samorządu są oczywiście demokratyczne wybory, ale to nie jest najważniejsze. W historii Europy były przypadki, kiedy były samorządy, a nie było demokratycznych wyborów. Tak? Notabene, szukając tam w różnych moich annałach rodzinnych, dogrzebałem się mojego dziadka Ignacego, który na przełomie dawnej Rzeczpospolitej i już państwa zaborczego był sołtysem dziedzicznym, tak? W takiej miejscowości Krobielice pod Sandomierzem. Była też instytucja właśnie dziedzicznego sołtysa. I oczywiście na pewno on miał jakiś kolejnych tam antenatów, którzy też byli tymi sołtysami, no ale niestety zginęły dokumenty, prawda, parafialne i nie możemy się już dogrzebać. Może gdzieś tam się kiedyś odnajdą, to zobaczymy. Więc, ale demokratyczne wybory są oczywiście ważne i to jest standard dzisiaj w świecie, ale najistotniejszą rzeczą jest, proszę państwa, instytucja osoby publiczno-prawnej. Osoby prawnej. Otóż jak popatrzymy na Rady Narodowe w czasach PRL-u, to co się rzuca, że właśnie gminy, miasta nie miały osobowości prawnej. Osobowość prawna to jest w ogóle bardzo ciekawa instytucja. Ona się w historii ludzkości, trzeba użyć tu wielkich słów, pojawia wiadomo kiedy. W 45 roku przed naszą erą Cezar, za rok będzie zamordowany, wydaje Lex Municipium i tam w tym Lex Municipium po raz pierwszy jest zapisana idea osoby prawnej. Do tego momentu świat nie miał czegoś takiego jak osoba prawna. Były osoby fizyczne, tak? Czyli jeśli mamy do czynienia z tym municipium, tym oppidum rzymskim, oni musieli rozwiązać sobie taki problem. Jeśli ja rządzę miastem, ale kupuję coś do tego miasta, robimy jakąś inwestycję, na przykład akwedukty, to
ja się staję jako rządzący miastem właścicielem, Rzymianie wiedzieli, co to jest własność. Oni już mieli to pojęcie. Czy ja nie jestem właścicielem tego, bo mogę przestać być tym zarządcą, prawda? I oni dzisiaj już teoretycznie wszyscy się zgadzają, że wtedy właśnie w ten lex municipium została zapisana idea osobowości prawnej, czyli pewnego sztucznego tworu, który traktujemy tak, jakby on był realny. Tak? Może to łatwiej zrozumieć na przykładzie spółki prawa handlowego, prawda? Tworzymy spółkę, dajemy tam jakieś składniki majątkowe i teraz od tego momentu ta spółka jest osobą prawną i ona jest właścicielką tego mienia, które myśmy przekazali i ona nim zarządza w swoim w imieniu, bo to nie my jako udziałowcy jesteśmy właścicielami tego mienia, tylko już ta osoba prawna, czyli ta spółka. Kupuje, sprzedaje i tak dalej, prawda? Notabene spółki prawa handlowego to jest właściwie gdzieś tak 15-16 wiek, dopiero. Natomiast właśnie w tym oppidum, tym municypium rzymskim, prawda, pojawiła się ta osoba publiczno-prawna. I to dało fantastyczny rozwój miastom Italii. Później tę ideę rozwiną Niemcy w XII-XIII wieku właśnie dzięki prawu magdeburskiemu. To ma prawo magdeburskie do nas przyjdzie przez Śląsk, jako prawo średzkie, prawda, a także przez Pomorze, przez Krzyżaków, prawda. I już właśnie w XIII-XIV wieku to już jest mocno osadzona w naszej też tradycji, prawda, lokacja miast na prawie magdeburskim, tak. To się fantastycznie rozwijają miasta dzięki właśnie tej osobowości prawnej, bo jak jestem osobą prawną, na przykład wspólnota w Dąbrowie Górniczej, tak, i wybierzemy władzę i chcemy na przykład sprzedać, albo nabyć, albo wydzierżawić, albo zastawić, albo, że tak powiem, w inny sposób jakoś zagospodarować jakąś nieruchomość, to dopóki ona nie jest własnością miasta, tak jak było w czasach PRL, to musimy klamkować u kogoś, kto jest właścicielem mienia Skarbu Państwa. A mienie Skarbu Państwa było w Polsce jedno, a jego zarządcą był rząd, tak? Poprzez jakieś ministerstwa. Czyli jak ja coś chcę zrobić w Dąbrowie Górniczej, na przykład sprzedaż nieruchomości, to muszę uzyskać zgodę ministerstwa. Natomiast jak miasto Dąbrowa Górnicza jest właścicielem jako osoba prawna tego mienia na terenie miasta, to ja nie muszę jechać do Warszawy, tylko sam podejmuję tę decyzję, prawda? Pod kontrolą mieszkańców i tak dalej, i tak dalej. I na tym polega genialność tej instytucji samorządu terytorialnego. Oczywiście z tym się musi wiązać odrębny budżet. Budżety w PRL-u były zawsze tylko częścią budżetu jednostki wyższego rzędu, czyli miasto to była część budżetu powiatu, powiat to była część budżetu województwa, a wojewódzki budżet to była część budżetu państwa. Czyli w gruncie rzeczy, jak chcemy dokonać jakichś przesunięć tam, prawda, w ramach tego budżetu, to musimy pytać tych najważniejszych, prawda, czy wolno nam to zrobić. A jak mamy samorząd i mamy osobowość prawną i mamy odrębny budżet, to nie musimy jechać do Warszawy i pytać. Co więcej, Warszawa nie ma prawa się, że tak powiem, nie chcę użyć brzydkiego słowa, prawda, szukam gwałtownie, nie ma prawa ingerować w to, co my tutaj robimy, prawda. Czyli osobowość prawna, odrębny budżet. Jak jestem właścicielem, to mogę być właścicielem mienia komunalnego, tak? Czyli po prostu dokonaliśmy w 90 roku komunalizacji mienia, tak? Czyli przesunięcia z majątku Skarbu Państwa, tego majątku, który służy do zaspokajania zbiorowych potrzeb. To było około 40% całego majątku Skarbu Państwa. Proszę Państwa, przesunęliśmy nieruchomości, przedsiębiorstwa, etc., etc. I ten proces notabene nie został zakończony, on ciągle trwa. I jeszcze jest jedna bardzo istotna rzecz, mianowicie
No, wszyscy jesteśmy w jednym państwie, mamy prawo, wszędzie takie samo, wszyscy muszą go przestrzegać. W związku z tym także władze samorządowe, ale ktoś musi kontrolować z zewnątrz, czy te władze przestrzegają tego prawa, czy nie. Bo jeśli nie ma zewnętrznego kontrolera, to zawsze jest patologia. Czyli jednym słowem, musi być zewnętrzny kontroler. Myśmy tutaj utworzyli regionalne izby obrachunkowe, prawda, oraz wojewodów. Ale oni mają prawo kontrolować tylko to, co my robimy, pod względem zgodności z prawem, ale nie mogą kontrolować, czy nasza decyzja jest sensowna, czy nie. Prawda? Nie merytorycznie, tylko od strony zgodności z prawem. I to myśmy po prostu wiedzieli z teorii samorządu terytorialnego, która oczywiście była rozwijana przynajmniej od XIX wieku już w formie takiego nowoczesnego samorządu. I takie rzeczy wiedzieliśmy, a szczególnie eksperci, którymi otaczaliśmy się wtedy. Właśnie Michał Kulesza, profesor Niewiadomski, profesor Rabska. Oni po prostu robili habilitację na Zachodzie często, pisali o samorządzie. Tego w Polsce się nie praktykowało, no ale powstawały prace na ten temat. Czyli z takim bagażem idziemy do parlamentu. No, tak się złożyło, że zarówno Regulski, jak i ja zostaliśmy wybrani do Senatu. I na drugi dzień poszliśmy do pana profesora marszałka Senatu Andrzeja Strymachowskiego i powiedzieliśmy, że my przygotujemy inicjatywę ustawodawczą dotyczącą samorządu. On się oczywiście bardzo ucieszył i już pod koniec lipca, jeszcze nie było rządu Tadeusza Mazowieckiego, odbyła się taka merytoryczna debata w Senacie, czym Senat się w ogóle ma zajmować. I tam padały różne pomysły, no nie wiem, pomysł na reformę szkolnictwa wyższego, edukacji, pani Radziwiłł Anna, a to tam pani Kuratowska, prawda, służba zdrowia, a to nie wiem, pan Śliż, reforma rolnictwa i tak dalej, i tak dalej. No i myśmy też wystąpili, Regulski, później ja, i powiedzieliśmy, że my chcemy robić samorząd. No i myśmy byli już na tyle przygotowani merytorycznie, szczególnie Regulski, bo trzeba powiedzieć, że on się z problematyką samorządową zaczął zajmować już pod koniec lat 70. A ponieważ był kierownikiem Katedry Planowania Przestrzennego i Gospodarki Miejskiej w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Akademii Medycznej w Łodzi, a także w Polskiej Akademii Nauk, no to wysyłał swoich uczniów na stypendia zagraniczne, prawda, i gromadził wiedzę. Także myśmy byli po prostu merytorycznie dobrze przygotowani. No i jak powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego, Regulski został pełnomocnikiem rządu, a ja zostałem przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego. I tu był pierwszy zgrzyt między nami. Były dwa zgrzyty w ciągu tych 20 paru lat współpracy. Właśnie, no bo on przychodzi do mnie i mówi tak, słuchaj, ale kto będzie teraz odpowiedzialny za tę reformę? Bo teraz mamy własny rząd. To rząd jest lepiej przygotowany do tego, żeby przygotować wszystkie akty normatywne. No, ja bardzo szanowałem profesora, jestem od niego młodszy o 20 parę lat, tak. Ale on nigdy zresztą nie dał mi odczuć, że jestem młodszy. Bardzo mnie zawsze traktował po partnersku, to w ogóle był fantastyczny człowiek. No, ale to zazgrzytało między nami, bo u mnie się też zbudziła pewna ambicja. Dlaczego? Dlaczego rząd? A dlaczego nie Senat? Tak? A ja jestem przewodniczącym, to co? Mam sobie to wyjąć z rąk? Prawda? I doszło między nami do takiego dżentelmeńskiego układu, mianowicie, ponieważ myśmy już jako Senat z jego udziałem zadeklarowali przygotowanie projektu ustawy o samorządzie terytorialnym, ordynacji wyborczej, ustawy o pracownikach samorządowych, zmiany konstytucji też, to uzgodniliśmy, że te ustawy będzie robił Senat, natomiast rozwiązania finansowe, podział kompetencji, inne rzeczy, które wynikną z tego wszystkiego, to będzie robił rząd. Po prostu po dżentelmeńsku żeśmy się ułożyli, tak? No i ja oczywiście wtedy już miałem rozwiązane ręce, no zbudowałem
zespół ekspertów. Bardzo szybko, właściwie w ciągu kilkunastu tygodni, już pod koniec grudnia, już mieliśmy pierwszy projekt senacki. I tutaj Michał Kuleszak wpadł na genialny pomysł. Mianowicie mówi, słuchaj, szybko przetłumaczmy, jak tylko Senat uchwali ten projekt ustawy i prześle do Sejmu, to przetłumaczmy to szybko na angielski, francuski, wyślijmy do Rady Europy. Tam jest taka stała konferencja władz lokalnych, regionalnych Rady Europy. Niech oni to zobaczą. Michał po prostu znał jednego z urzędników Rady Europy z jakiejś konferencji. Pana Locatellego, Szwajcara. Nie żyje już niestety. I proszę sobie wyobrazić, 19 stycznia Senat przyjmuje ten projekt. Natychmiast tłumaczymy to na języki i wysyłamy do Strasburga. To wyszło, nie wiem, 20, może 3, 4. Te projekty już przetłumaczone. 24 stycznia jest pierwsze posiedzenie Sejmu. Pierwsze czytanie w tej sprawie. I proszę sobie wyobrazić, dosłownie, nie wiem, może 25 albo 6 stycznia przychodzi zaproszenie ze Strasburga dla mnie i dla Kuleszy, żebyśmy przyjechali do Strasburga, do Rady Europy, bo chcą z nami porozmawiać na temat tych projektów. A to polecieliśmy. Takich rzeczy się oczywiście nie zapomina. To spotkanie miało miejsce 5 lutego. Przez cały dzień nas wałkowali, znali nasze projekty i dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy. I wróciliśmy do Warszawy. Za jakiś czas przychodzi pismo podpisane przez tego właśnie Locatellego z taką opinią, że nasze projekty odpowiadają założeniom Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Jadąc wtedy do Strasburga, nie wiedzieliśmy, że coś takiego na świecie jest. A ta Europejska Karta Samorządu Terytorialnego została uchwalona w 1985 roku, po 35 latach dyskusji. Rada Europy powstaje w 1948 roku, a od 1950 roku trwa dyskusja, jak w Europie ma wyglądać samorząd terytorialny i ostatecznie ta dyskusja jest podsumowana w formie Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, to jest Konwencja Rady Europy i następuje proces ratyfikacji tej konwencji. Jak myśmy przyjechali do Strasburga, to właśnie odpowiednia ilość państw podpisała się już pod tą konwencją i w związku z tym ona wchodziła w życie. No, to było dla nas niezwykle budujące. Mogą sobie państwo wyobrazić, tak? Ja wtedy w ogóle pierwszy raz byłem za granicą, znaczy na Zachodzie. Wcześniej byłem w Bułgarii. I naraz dowiadujemy się, że to, co myśmy tutaj przygotowali, trzyma ten europejski standard, prawda? No, więc byliśmy niezwykle umocnieni. Później 8 marca było posiedzenie już końcowe Sejmu z pewnymi przepychankami, notabene, i pewnymi błędami ta ustawa została uchwalona. Notabene wróciła do Senatu i mieliśmy uwagi do 9 punktów tej ustawy. Ja byłem skłonny przejść do tego, żeby te poprawki wprowadzić, ale wzięto mnie na posiedzenie kierownictwa klubu OKP i zaczęto, że tak powiem, mordować. I w końcu zmusili mnie do tego, żebym tych poprawek nie zgłaszał. Dlatego, że no, politycznie mogło to się źle skończyć, dlatego, że wtedy jeszcze pozycja Senatu była silniejsza niż teraz i nie tak łatwo było odrzucić poprawki Senatu. I bano się, że być może na skutek różnego rodzaju zawirowań nie dojdzie do uchwalenia tej ustawy przed 27 maja 90 roku, a już była wyznaczona data wyborów. No i w końcu, a ponieważ to wszystko się dzieje na przełomie marca i kwietnia, do wyborów trochę było oczywiście, no ale ostatecznie ja spasowałem i ustawa została uchwalona. I ja chciałem sobie odpocząć, chciałem wyjechać gdzieś
bo pracowałem bardzo intensywnie od początku okrągłego stołu, prawda? I jak już się szykowałem na ten dobrze wysłużony urlop, to pan Mazowiecki mnie poprosił i powiedział, wie pan, ale trzeba te wybory zorganizować. A ja proponowałem, żeby generalnym komisarzem wyborczym był pochodzący notabene ze Śląska tutejszy profesor Walerian Pańko. Niestety tragicznie zginął, prawda, w 1991 roku. A on powiedział, żeby to mnie powierzyć, żeby panu to powierzyć, tak? Bo ty bo byłeś sędzią, bo to, bo tamto. Przed wojną generalny komisarz wyborczy był sędzią, to może lepiej wrócić do tej tradycji. No i jeszcze właśnie te wybory 28 maja zostały przeprowadzone. No, była też pewna kontrowersja między Regulskim, ale prawdę mówiąc między Pańką, a ja piszę otwarcie na ten temat w tej książce. Samorząd Wolności, tutaj widziałem, że gdzieś... Można nabyć więc, to spotkanie. Więc zachęcamy. Proszę Państwa, był taki moment, to był październik 1989 roku, kiedy u nas są już rozkręcone te prace legislacyjne. Naprawdę pracujemy, nie wychodząc z parlamentu. I przychodzi do mnie pan profesor Pańko i mówi tak, słuchaj, jest taka powszechna opinia, że ty z Michałem nie udźwigniecie tej reformy. A mówię, jak to nie udźwigniemy? Jest taki pomysł, żebyście pracowali, ale żeby reforma została wprowadzona dopiero po 2 latach. A ja mówię, jak to? Czy jak my nie zrobimy tej reformy teraz, to nie wiadomo, co będzie. Czy ty sobie zdajesz z tego sprawę? Przecież tutaj wojska radzieckie stoją. Wyszły dopiero we wrześniu 1993 roku. My często dzisiaj, jak mówimy o tej transformacji, to zapominamy o tym, że tutaj było 300 tysięcy żołnierzy radzieckich, tak? Kiedy myśmy robili transformację. Byłem przerażony. Po tej rozmowie poszedłem do marszałka Stelmachowskiego i powiedziałem, że jest taka opcja, żeby tę reformę zrobić dopiero za 2 lata. I to jest myśl, która gdzieś tam krąży wokół rządu. No oczywiście skontaktowałem się z Regulskim. On mówi, tak, rzeczywiście, no, chyba trzeba będzie poczekać z tą reformą 2 lata. Ale pracujcie, pracujcie. No więc ja poszedłem do Stelmachowskiego i powiedziałem, co się tu szykuje. A pan marszałek po prostu też poczuł, że Senat ma ten projekt, że to może być statek flagowy Senatu pierwszej kadencji, tak? Dzisiaj wiemy, że powszechnie się uważa, że to była najlepsza reforma transformacji, tak? Były, proszę Państwa, 2 wielkie reformy. Plan Balcerowicza i nasza reforma. Przy czym plan Balcerowicza zaczyna się trochę wcześniej, bo w 1988 roku planem Wilczka, tak? Natomiast nasza reforma jest całkowicie od początku robiona przez obóz Solidarności. Co więcej, przy reformach gospodarczych instytucje zachodnie bardzo pilnują, w szczególności Bank Światowy oraz Fundusz Walutowy. Co się tutaj będzie działo? Byliśmy, jak wiadomo, bardzo zadłużeni, prawda? Natomiast reformy administracyjne nie miały takiej presji. Co więcej, była przychylność, o czym mówiłem tutaj z Rady Europy, prawda? I w końcu stało się tak, że pan profesor Stelmachowski, który miał wtedy olbrzymią pozycję polityczną, a na szczęście, który był promotorem Waleriana Pańki oraz opiekunem jego habilitacji, któregoś dnia na posiedzeniu OKP, prezydium OKP, ja nie byłem członkiem prezydium OKP, ale
był na tym prezydium Janusz Steinhoff, tutaj, prawda, miejscowa postać. I on mi opowiedział, i to dosłownie 2-3 lata temu, jakoś żeśmy się zgadali. A on mówi, słuchaj, no przyszedł wtedy Stelmachowski i powiedział do Waleriana tak, Walerek, co ja słyszę, że ty nam blokujesz reformę. A weźże se kup butelkę koniaku i napij się, to ci przejdzie. Tak? O, taki właśnie styl traktowania swojego młodego kolegi. I wtedy w Sejmie powstała nadzwyczajna komisja do spraw samorządu terytorialnego, w której zgromadzono wszystkich PRL-owskich ekspertów. Pamiętajmy, że to był Sejm kontraktowy. Na czele tej komisji stanął Walerian Pańko, który za chwileczkę zostanie prezesem NIK-u, a wiceprezesem został przedstawiciel, no wtedy jeszcze PZPR czy SLD. Się to tak, nie, wtedy już był 89, SLD. Tak, który to był rok? Tak, bo już partia się rozwiązała, prawda? Wyprowadzony, sztandar został wyprowadzony pod koniec stycznia. Już była nowa formacja, ale to był klub ciągle ten sam. I oni nie byli entuzjastami samorządu terytorialnego. Oni bronili jakby starego tego układu, tak? Wiedzieli też, że jak będą nowe wybory, no to bardzo dużo ludzi z tej władzy lokalnej straci stanowiska i tak, tego się bali. Oczywiście niepotrzebnie, dlatego że myśmy nie robili żadnych czystek w aparacie administracyjnym, prawda? Oczywiście doszło do zmiany struktur politycznych, prawda? Nowe rady i tak dalej. Ale przecież żadnych czystek w administracji nie było. Ja tu przed chwileczką, prawda, spotkałem panią sekretarz, tak? Waszej gminy, która pracuje w samorządzie 29 lat, prawda? No przecież jest mnóstwo ludzi, którzy jeszcze pracowali w czasach PRL-u, w Radach Narodowych. Ba! W 90 roku 1/3 wszystkich wójtów to byli dawni naczelnicy, których po prostu wybrano. Demokratyczne wybory, dostali demokratyczny mandat, prawda? Nie było żadnej dintoiry, prawda, politycznej. No i poszedłem na pierwsze posiedzenie tej Komisji Nadzwyczajnej Sejmowej. Zorientowałem się, kto tam jest, jak przebiegają te obrady. Doszedłem do wniosku, że aha, no panowie profesorowie będą tutaj prowadzili seminarium naukowe, a w międzyczasie my zrobimy swoje. No i tak właśnie było. Ale jak widzą Państwo, to nie było tak gładko, były grudy różnego rodzaju. Dobrze, to czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie, zabrać głos, bo ja pytań mam bez liku do naszego gościa, więc zachęcam, jeżeli ktoś z Państwa chciałby, to przez podniesienie rąk proszę zasygnalizować i ja podejdę z mikrofonem. To jeszcze damy chwilę na zastanowienie się naszej publiczności. To zapytałbym w takim razie o to, co teraz, jeżeli pan sędzia pozwoli, bo pan uczestniczył w tworzeniu tej pierwszej reformy samorządowej, która dała podwaliny pod samorządność. Był pan też członkiem rządu, który przygotował drugą reformę samorządową. Mówimy tutaj o końcu lat 90., przełomie wieków. A gdyby dzisiaj miał pan wpływ na kształtowanie samorządu, to jakie korekty by pan dokonał? Co uważa pan, że można by było w tym dziele jeszcze poprawić? Co pana zdaniem szwankuje, co wymagałoby zmiany? No, po pierwsze, ta reforma nie została doprowadzona do końca, bo jak wiadomo, rząd Jerzego Buzka, który ją wprowadzał w drugim etapie, był rządem mniejszościowym po wyjściu Unii Wolności i oni po prostu nie mieli takiego politycznego powera, prawda? W związku z tym dopuścili do tego, ja już wtedy byłem sędzią Trybunału od 99 roku, więc już też traciłem kontrolę nad tym wszystkim. Właśnie straciłem w tym momencie, ale co się stało złego? Mianowicie wtedy w 99 roku nie przycięto, że tak powiem, kompetencji wojewodów. W naszej koncepcji wojewoda miał być przedstawicielem rządu w terenie, to znaczy dawać tam ordery,
wygłaszać przemówienia przy okazji jakichś uroczystości, prawda? I miał być nadzorcą legalnym, tym właśnie pod kątem zgodności z prawem, tego, co samorząd robi. Ale gospodarzem województwa miał być marszałek województwa, tak? Czyli wszystkie przedsiębiorstwa, które były jeszcze w rękach wojewody, powinny od razu przejść. I w ogóle wojewoda nie powinien mieć żadnych kompetencji, poza tymi, o których tutaj mówiłem. Tego rząd Buzka do końca nie przeprowadził i w związku z tym wojewodowie się okopali, co więcej, zaczęli odbudowywać jakby swoją pozycję i zabierać samorządowi różnego rodzaju kompetencje. Na przykład samorządowi wojewódzkiemu zabrano wpływ na gospodarkę wodną, w każdym bądź razie, no nie mam tutaj jakiejś kartki, żeby to cytować, ale ostatnio właśnie rozmawiałem z marszałkiem województwa pomorsko-kujawskiego, to on wyliczył, że zabrano samorządom wojewódzkim 6 kompetencji od 99 roku. Teraz, proszę, ostatnio słyszymy, że planuje się przejęcie szpitali powiatowych, tak? Do Skarbu Państwa. Czyli mamy do czynienia z ponowną recentralizacją państwa. Więc gdybym ja miał wpływ na to, oczywiście bym hamował. Oczywiście moje możliwości sprawcze są żadne w tej chwili. Ja mogę co najwyżej napisać artykuł, prawda? I robię to. Nie wiem, 2 czy 3 tygodnie temu w Rzeczpospolitej się ukazał mój artykuł na temat planowanego podziału województwa mazowieckiego na przykład, prawda? No bo rządząca partia doszła do wniosku, że oni w Warszawie to nigdy nie wygrają, to w takim razie trzeba tak podzielić województwo mazowieckie, żeby przynajmniej wygrać poza Warszawą. I wymyślili, że Warszawę się wykroi, a te miasta razem z przyległościami, gminami jak Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów, Radom, Płock, to wykroi się do innego województwa, no i tam będzie łatwiej może wygrać wybory, prawda? Najpierw 2 lata temu próbował w ten sposób Warszawę wyjąć jakby z Mazowsza pan Sasin, a teraz powszechnie się uważa, że to pan Suski, bo on tam posłem jest z okolic Radomia, z Warki, prawda? No i on nie może, że tak powiem, pogodzić się z tym, że nie PiS rządzi w tamtych okolicach, prawda, w Mazowszu. No więc to są po prostu rzeczy niedopuszczalne, prawda? Wykrojenie z Mazowsza samej Warszawy, która ma największe dochody, no spowoduje oczywiście, że reszta będzie miała kiepskie dochody. Rządzący mówią, no ale będziemy mogli w ten sposób mieć więcej pieniędzy europejskich. Otóż jest udowodnione, że nie trzeba dzielić Mazowsza, wystarczy zrobić pewne machinacje statystyczne dopuszczalne w świetle ustawodawstwa europejskiego, żeby te statystyczne jednostki, prawda, poza Warszawą dostały lepsze dofinansowanie. Tylko to trzeba zrobić po prostu. Więc no po pierwsze byłbym za powstrzymywaniem tego procesu recentralizacji. No może Państwa tutaj zaskoczę, ale na przykład jeden z błędów, który został na początku popełniony, polegał na tym, że radnym daliśmy dietę. To jest oczywiście relikt PRL-u. Myśmy nie chcieli, żeby radni dostawali dietę. Notabene Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, o czym myśmy wtedy nie wiedzieli, nie przewiduje diet dla radnych, przewiduje rekompensatę z tytułu utraconych dochodów czy zarobków. Tak? I myśmy taką instytucję wprowadzili. Jeśli jesteś emerytem, idziesz na posiedzenie rady, to nie tracisz naprawdę nic, tak? Chodzi właśnie o to, żeby w radach nie było ludzi, którzy idą tam, bo ta dieta wynosi 1500 zł
w gminie, a w mieście 2600, co dla bardzo wielu ludzi na wsi, a i także w miastach, szczególnie rencistów, bez podatku niezły dodatek. Znaczy lepszy niż 500+, tylko 500 razy, prawda? Więc niestety, ale większość wtedy parlamentu, sejmowa, ta kontraktowa, mówiła, a jak to, przecież wszyscy gdzieś pracują na etatach, bo to jeszcze było przed reformą gospodarczą, były jeszcze przedsiębiorstwa państwowe, rozbudowana sfera budżetowa i tak dalej, i tak dalej. No i niestety te diety się utrzymały, tak? Początkowo nie było żadnych ograniczeń, rady sobie same określały wysokość tych diet. W pierwszej kadencji było całkiem przyzwoicie. W drugiej kadencji niektóre rady tak szalały, na przykład w Warszawie, że niektórzy radni brali po 8 tysięcy złotych bez podatku, tylko z diet. Notabene pani, która miała te 8 tysięcy, została nazwana dietetyczką, prawda? I później właśnie rząd Buzka, właśnie parlament w okresie rządu Buzka wprowadził tak zwaną ustawę kominową i ograniczył te właśnie radny, te diety rad. I takich błędów mniejszych oczywiście całą masę żeśmy popełnili. No na przykład, proszę Państwa, największy błąd samorządu, jaki w ogóle został popełniony i o dziwo, jakby w przestrzeni, gdzie specjalistami był Regulski oraz Kulesza, to jest zagospodarowanie przestrzenne. Myśmy tutaj dzisiaj właśnie mówili dużo na temat zagospodarowania przestrzennego z panem prezydentem przed tym spotkaniem. Najważniejszą rzeczą, najważniejszą kompetencją samorządu jest dobry plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli się zrobi dobry plan zagospodarowania przestrzennego, to miasto buduje się samo. Trzeba tylko później pilnować inwestorów, żeby tego nie naruszali. Natomiast jak nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, w Warszawie to jest raptem 40% terenów objętych zagospodarowaniem przestrzennym, to co wtedy wchodzi? Słynna WZ-ka. Czyli bardzo często po uważaniu to jest źródło bardzo wielkiej patologii, prawda? Brak planów zagospodarowania przestrzennego i te WZ-ki, które pełnią złą funkcję w Polsce. Z tym trzeba naprawdę skończyć. Więc tych błędów myśmy też sporo popełnili, później popełniane były następne, ale generalnie dotąd nie został naruszony, że tak powiem, ruszt i fundament samorządu, czyli osobowość prawna, odrębny budżet, mienie komunalne, nadzór legalny nad samorządem, demokratyczne wybory. To jest piątka, można tak powiedzieć, piątka stępnia. O, teraz jest dobrze o piątkach mówić. Piątka stępnia, prawda? I jeśli ta piątka nie zostanie naruszona, to nawet jeśli zostaną popełnione jakieś błędy większe lub mniejsze, oczywiście lepiej ich nie popełniać, bo to zawsze jest ze szkodą dla samorządu, ale jeśli tu nie zostaną popełnione błędy, nie zostaną naruszone te konstrukcje, to ja jestem o samorząd spokojny, prawda? Samorząd notabene objawił w ostatnim czasie no niezwykłą, powiedziałbym, stronę obrońcy zasad państwa prawa. Patrzyliśmy naprawdę no z wielkim szacunkiem na tych wszystkich burmistrzów, prezydentów, którzy powiedzieli, nie wydamy żadnych spisów wyborczych tak długo, jak długo nie będzie ustawy ordynacji wyborczej, która nas do tego ewentualnie zobowiąże, prawda? To nie dlatego do tych wyborów nie doszło, że pan Gowin postawił weto. Nie. On się tylko najszybciej zorientował, że wyborów się nie da przeprowadzić, bo samorządy powiedziały nie. Tak? Czyli wystąpiły w obronie podstawowej zasady państwa prawa, że można było cokolwiek zrobić w państwie, najpierw musi być podstawa prawna, tak? I to jeszcze na dodatek uchwalona w odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie i tak dalej, i tak dalej. Jest zasadą europejską, że nie wolno manipulować przy prawie wyborczym na co najmniej rok przed wyborami samorządowymi. I to przed początkiem kampanii wyborczej. Nie daty wyborów, tylko rozpoczęciem kampanii wyborczej, która zwykle trwa 60 dni, co najmniej, prawda?
Trybunał Konstytucyjny, wtedy jeszcze ja byłem chyba prezesem, no na pewno byłem sprawozdawcą w tej sprawie, w 2006 roku powiedział, że ponieważ no, nasza demokracja nie jest jeszcze utrwalona, my rozumiemy, że czasami można to prawo wyborcze w krótszym terminie uchwalić niż ten rok, tak? Ale na pewno 6 miesięcy to jest minimum minimorum. Nie wolno zmieniać prawa wyborczego na 6 miesięcy przed wyborami, proszę Państwa. A tu się chciało zrobić 8 maja, tak? Miała być uchwalona, podpisana ustawa. No, a 10 maja miały być wybory. Przecież to jakiś absurd. I samorządy powiedzieli, nie, my tego nie zrobimy. Tak? Moim zdaniem broniły zasady państwa prawa. Tak? Oczywiście znalazło się kilkadziesiąt takich samorządów, gdzie burmistrzowie powiedzieli, no to, ale najczęściej oni byli politycznie związani z rządzącą partią, prawda? Natomiast właśnie te największe miasta, takie prawdziwie niezależne samorządy, wystąpiły jeszcze na dodatek właśnie jako obrońcy podstawowej zasady konstytucyjnej. Władza publiczna może tylko wtedy cokolwiek zrobić, jeśli ma podstawę prawną do działania i w granicach prawa, tak? Nie może to być decyzja premiera, tak jak tu się opowiada, no musieliśmy te wybory zrobić i premier musiał podjąć taką decyzję i wydrukować te karty, prawda, to pan Sasin właściwie, tak, za 70 milionów, bo data wyborów została wyznaczona. Nie, najpierw trzeba uchwalić prawo, ordynację wyborczą, poczekać 6 miesięcy, żeby ludzie się przyzwyczaili, żeby politycy dostosowali się, komitety wyborcze i tak dalej do nowego prawa i dopiero wtedy można przeprowadzać wybory. Natomiast jak robimy takie numery, jakie właśnie robiono wtedy, no to jest po prostu skandal. Od razu Państwu też powiem, że mam wielkie pretensje zarówno do opozycji, że zgodziła się na wybory 28 czerwca. Tak? To one zostały przeprowadzone w terminie niekonstytucyjnym. Jeśli do wyborów nie doszło 10 maja, to następne wybory prezydenta powinny się odbyć po zakończeniu jego kadencji. Tak mówi konstytucja. Złamano tutaj tę zasadę, przyłożyła do tego rękę nowa Państwowa Komisja Wyborcza, zdominowana notabene przez Polików. Wcześniej oczywiście w Państwowej Komisji Wyborczej byli sędziowie, a to jeszcze mieli trochę tej, że tak powiem, takiej przyzwoitości prawniczej. Natomiast jak wprowadzono tam polityków, prawda, no to dla polityków, no to wiadomo, co jest najważniejszym kryterium. Kryterium polityczne, tak? I Państwa Komisja Wyborcza powiedziała, że te wybory się nie odbyły, bo nie było kandydatów, tak? Przecież to jest jakaś aberracja kompletna, prawda? No i to otworzyło drogę do przyspieszonych wyborów, prawda, 28 czerwca. I nie wiadomo, jak długo będziemy się z tym wszystkim. Cały ten chaos, proszę Państwa, cały ten chaos, który w tej chwili czujemy, narasta, tak? To jest między innymi związane z tym, że się nie przestrzega podstawowych reguł państwa prawa, tak? Zaczynamy spijać teraz śmietankę, tak? Zatrutą po takich decyzjach, jak nieopublikowanie w odpowiednim czasie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Proszę Państwa, nieopublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku było po prostu niedopuszczalnym złamaniem Konstytucji. Od tego zaczął się chaos w naszym państwie. Oczywiście ludzie przeciętnie są zadowoleni, bo dostali 500+, emerytury, jak wiadomo, 13 emerytura i tak dalej. Natomiast szkody, jakie zostały poczynione w służbie cywilnej, w wymiarze sprawiedliwości, w spółkach Skarbu Państwa, na to wszystko nakłada się ciężki kryzys wywołany obecną sytuacją. My będziemy nie wiadomo jak długo z tego wychodzili, ale najgorszą rzeczą jest to, że zostały zniszczone pewne fundamenty i filary państwa prawa. Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, służba cywilna. Na szczęście samorząd terytorialny
broni się. Nie wiadomo, jak długo się będzie bronił. Tak? No, ale taka jest sytuacja w tej chwili w naszym państwie. Mhm, dziękuję. Nie widzę żadnych zgłoszeń, nie, dobrze, widzę, że nie widzę. Dobrze, właściwie minęło już niemalże półtorej godziny. Ja swoim studentom to zawsze mówię tak, nie bójcie się zadawać pytań, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Dopóki ja mam odpowiadać, nie musicie się niczego bać. Sytuacja się zmieni na egzaminie. Ale państwo nie będą zdawali egzaminu. Dobrze. Więc jeżeli państwo w tej chwili nie macie pytań, ale jakieś pytania wam przyjdą później do głowy, to warto sięgnąć po książkę, bo być może w książce znajdziecie państwo tę odpowiedź, więc zachęcamy do kupna książki. Okazja jest bardzo dobra, bo można... Czyli gdy ja już zaczynam zakończenie, Piotr Drgała, bardzo proszę. Miałem dzisiaj już tam przyjemność porozmawiać z panem sędzią i trochę wymienić spostrzeżeń i też słuchać kiedy indziej, ale jak dzisiaj takie święto pozarządowe z obrotu górniczej, to może o tej roli aktywnych obywateli i o tym, czy samorząd zatrzymuje się tylko na samorządzie, czy miał iść dalej. Ja znam odpowiedź już, posłuchałem pana wieraz, ale myślę, że to z przyjemnością. No jako potomek sołtysa dziedzicznego, prawda, to możecie się państwo domyślić, co ja mogę powiedzieć na ten temat. Samorząd to jest wspólnota obywateli, tak? Słowo gmina ma niemieckie źródło słów Gemeinde, wspólnota. Zresztą my z niemieckiego żeśmy mnóstwo przejęli w średniowieczu, w późnym średniowieczu, właściwie początek renesansu. Niektórzy mówią, że XIII-XIV wiek w Europie to jest już renesans w Europie Zachodniej, prawda? Więc proszę państwa, burmistrz, Bürgermeister, tak? Ratusz, Rathaus i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest wspólnota obywateli. Myśmy boje toczyli też Sejmem, żeby w artykule pierwszym ustawy o samorządzie terytorialnym znalazło się słowo wspólnota. Bo tam jest napisane, że samorząd, gmina to jest wspólnota mieszkańców i terytorium. Tak? Ale wspólnota mieszkańców. To jest najważniejsze. Tak? Budowanie wspólnoty. To słowo później zrobiło karierę, prawda? Jest czasopismo Wspólnota. Dzisiaj bez przerwy politycy mówią o konieczności odbudowania wspólnoty, prawda? Ta wspólnota lokalna jest strasznie ważna. W centrum może tak. My ciągle jeszcze mamy w głowie taki obrazek państwa jako pewnej hierarchicznej struktury. Czyli my na dole, później jest jakaś władza pierwszego szczebla, drugiego szczebla, trzeciego szczebla, no i to centrum gdzieś tam w Warszawie, prawda? Otóż tego rodzaju konstrukcja jest fałszywa. W rzeczywistości nie ma czegoś takiego, jak taka struktura, prawda? To jest tylko taki zabieg techniczny, socjotechniczny, psychologiczno-techniczny, który ma za zadanie wmówić ludziom, że najważniejszą rzeczą w państwie jest władza. To o to chodzi. Tak budowała się Europa no, przez całe wieki, prawda? Właśnie tak hierarchicznie jest król, jacyś urzędnicy, prawda? Później tam ci najniżsi podnóżkowie, jacyś rzemieślnicy, chłopi, prawda? To jest fałszywa struktura. Dzisiaj żyjemy w demokracji. Wszyscy obywatele są równi. Tę strukturę, o której tutaj mówię, musimy wyrzucić z głów. Wyrzucić ją, bo ona niepotrzebnie nam miesza. Musimy patrzeć na każdego człowieka jako jednostkę, indywiduum, która ma szczególną pozycję nie tylko w gminie, nie tylko w państwie, proszę państwa, we wszechświecie. Tak? Nie ma poza nami cywilizacji żadnej, życia ludzkiego, czy jakiegoś takiego we wszechświecie, tak? A każdy z nas ma swoich przodków. Zanim ktokolwiek z nas się pojawił, musiało płynąć parę miliardów lat. Naukowcy liczą kulturę na jakieś 300 tysięcy lat, czy od momentu, kiedy ludzie zaczęli się porozumiewać.
tak? Tworzyli pewne artefakty. 300 tysięcy lat. Czyli każdy z nas ma w genealogii kilkanaście tysięcy pokoleń, które nas wyprodukowały. Każdego z nas, indywidualnie. Każdy z nas jest w centrum świata, bo kula ziemska nie ma żadnego centrum. Każdy z nas jest w centrum kuli ziemskiej. Kula, jak powierzchnia kuli, nie ma punktu centralnego. Każdy z nas jest w centrum. Od czasów Kopernika wiemy, że wszechświat z każdego punktu wygląda tak samo. Czyli jednym słowem, każdy z nas ma indywidualne, swoje, podmiotowe miejsce we wszechświecie. To nakłada na nas świadomość przywilejów, ale przede wszystkim pewne obowiązki. Tak? To tylko niektóre rodziny w Polsce mają świadomość tej genealogii. Pod moim Sandomierzem rodzinnym jest taka rodzina, która od XII wieku, prawda, jest w jednym miejscu, z Skotnicy. Ale niedawno w okolicach na północ od Bydgoszczy znalazłem rodzinę, która jest w tym miejscu od X wieku. Mają dokumenty Kancelarii Królewskiej z X wieku. Proszę Państwa, są, tak? Ale to są nieliczne, ile takich rodzin jest, tak? Ale przecież każdy z nas ma za sobą taką genealogię. Wartość każdego człowieka jest niezwykła. I właśnie uświadomienie sobie tego naszego szczególnego, tej szczególnej pozycji, tak, wartości, jednocześnie no, musi powodować, że musimy wchodzić w reakcje, interakcje z innymi ludźmi. Najlepszym miejscem do tego jest właśnie wspólnota mieszkańców naszej wsi, naszego miasta, prawda? I dopiero w ten sposób, jak patrzymy na tworzenie Europy, to teraz widzimy, że ona jest zupełnie inaczej skonstruowana, prawda? Więc ta wspólnotowość jest najistotniejsza i świadomość wartości każdej jednostki. Dlatego nie powinno się żadnej decyzji podejmować bez wysłuchania ludzi. Nie może być tak, że ja jako prezydent lepiej wiem. Ba, jako radny lepiej wiem. Co oni wiedzą? Okaże się za jakiś czas, kto wie lepiej. Ale na pewno nie możemy nie znaleźć czasu na to, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby wysłuchiwać tego, co mają do powiedzenia. Tworzyć odpowiednie struktury, odpowiednie miejsca, gdzie ludzie mogą wspólnie coś czynić. Tak? Organizacje pozarządowe są strasznie ważne. Strasznie ważne. Ale proszę Państwa, my mamy w Polsce około 100 tysięcy organizacji pozarządowych. Ale jak patrzymy na kraje Europy Zachodniej, to zawsze to jest we Francji jest 700 tysięcy organizacji pozarządowych. Tak? Więc my jesteśmy pod tym względem jeszcze jako obywatele nie najlepiej zorganizowani. Tak? Ale pewna część tych najbardziej świadomych obywateli oczywiście jest w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych i one po coś są. One są strasznie ważne. Notabene taka anegdota przy tej okazji. Profesor Regulski ma córkę, która Joannę, która jest profesorem w Stanach i właśnie wtedy, jak ojciec został senatorem, to ona przyjechała na wakacje do rodziców i rozmawiają oczywiście podekscytowani na temat tego, co tutaj się będzie w Polsce działo, że robimy samorząd, a Joanna Regulska mówi, no dobrze, ale dzisiaj jesteście u władzy, a jutro możecie nie być, to co? Tak zostawicie ten samorząd, nawet jak go zrobicie? Musicie coś stworzyć. No, a Regulski pyta, no ale co? No jakąś non-governmental organization, powiedziała po angielsku. A profesor Regulski, do czego się przyznał zresztą w swojej książce, mówi, non-governmental organization, a co to takiego? Dzisiaj nie mamy kłopotów, prawda? Ale tak prawdę mówiąc, wtedy w ogóle to pojęcie nie funkcjonowało. Myśmy go przetłumaczyli jako organizacja pozarządowa, prawda? No bo taka kalka z angielskiego non-governmental to by brzmiało nierządowa. To w Polsce niedobrze by brzmiało.
prawda, niedobrze by brzmiało. No w każdym bądź razie te organizacje pozarządowe to jest sól w ogóle, że tak powiem, obywatelskości. Trzeba, na przykład, na początku w pierwszej kadencji przewidywaliśmy członków komisji rady spoza rady, że połowa nawet członków komisji może być spoza rady. Bo jak żeśmy obserwowali na przykład w Niemczech, to niekoniecznie muszę startować w tych wyborach, ale jak jestem wybitnym specjalistą z zakresu zagospodarowania przestrzennego, czy budownictwa, czy historii, czy coś tam, czy ekonomii, to może lepiej, żebym ja był, że tak powiem, bezpośrednio w tej radzie uczestniczył i w ten sposób się wciąga ludzi do współdecydowania, mimo że oni nie mają mandatu demokratycznego, tylko są jakby do kooptowania, prawda? Ale to są bardzo cenne osoby. W drugiej kadencji, jak Sejm został już przejęty przez siły dawnego porządku, pierwszą rzeczą, jaką zrobiono, wyrzucono tych członków spoza komisji z wielką stratą. Wielką stratą do samorządu. Ja też, jak Sejm wprowadzał bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, myśmy poszli do Sejmu, profesor Rygulski, Kulesza i ja, i powiedzieliśmy, uwaga, to jest błąd. Bezpośrednie wybory do burmistrzów może spowodować, że rady zostaną zmarginalizowane. Jest parę raportów na ten temat. Większość z nich wyraźnie to właśnie mówi. Między innymi taki raport profesora Hausnera i profesora Izdebskiego, prawda, którzy to właśnie powiedzieli. Więc trochę przyjęliśmy taki model wschodni, prawda? Model wschodni polega właśnie na tym, że jednostka rządzi. Ona nie ma obywateli partycypujących we władzy, tak? Widzimy tego Łukaszenkę, prawda, tego Putina. I co jest, proszę Państwa, jeszcze charakterystyczne, że to nie jest tak, że wszyscy ludzie w Rosji czy na Białorusi nie chcą, żeby tak było. Właśnie większość chce. Chce władzy jednostki. Czyli to jest też relikt naszego myślenia, które odziedziczyliśmy po prostu, po pierwsze, w zaborze rosyjskim, po drugie, w czasach komuny, no bo to był wschodni model, że tak powiem, organizacji państwa. Więc w naszych głowach jest jeszcze cała masa różnego rodzaju wyobrażeń, paradygmatów, zabobonów, powiedziałbym, społecznych, z którymi musimy się jakoś uporać, prawda? Notabene, kiedy mówiłem o konieczności istnienia kontrolnego organu poza organizacją, to chciałem dać taki przykład, tylko mi to wyleciało, teraz do tego wracam. Najlepszym na to przykładem jest Kościół katolicki. Nie ma organizacji kontrolnej z zewnątrz. W związku z tym nie jest w stanie się wewnętrznie skontrolować i to jest źródło patologii. Tak? Przecież na naszych oczach ta struktura, która ma oczywiście wielkie zasługi w tysiącletnich naszych dziejach, wali się, bo oni nie są w stanie zrozumieć, gdzie się znaleźli. Im się wydaje, że tak będzie trwało zawsze. Teraz ostatnio taki aktor w wywiadzie dla Polityki powiedział, że jak tak dalej pójdzie, to episkopat stanie się taką grupą rekonstrukcyjną. On już jest grupą rekonstrukcyjną. Oni kompletnie nie rozumieją, co się stało. Nie potrafią rozwiązać najprostszego problemu, tak? Jak pozbyć się pedofilii ze swojego środowiska? Muszą szukać pomocy w Rzymie. Bez papieża się tego nie da zrobić. A no jak wiadomo, papież też jest otoczony różnymi ludźmi, różnymi układami, prawda? Wiemy już sporo na ten temat w ciągu ostatnich lat, prawda? Każda struktura musi mieć jakiś zewnętrzny organizm, który będzie niezależnie kontrolował. Bo jeśli nie będzie tego niezależnego organu kontrolnego, to będziemy mieli patologię. Po co wprowadzono trójpodział władzy pod koniec XVIII wieku w Europie właściwie?
To jest standard w Europie już w XIX wieku. No u nas z różnymi opiniami, prawda? Próbujemy to zrobić, nie bardzo nam wychodzi. No musi być niezależna kontrola sądowa tego, co robią politycy. Bo jak nie ma niezależnej kontroli, to wychodzi co? Kasus Banaś. I po prostu ludzie mówią, Marian, trzymaj się, tak? Wszystko, to jest to już przykład takiego absolutnego upadku naszego państwa. Jak nie ma zewnętrznej struktury, która kontroluje tę strukturę, musi to prowadzić do patologii, do korupcji. Bo korupcja to nie tylko łapówki, tak? Korupcja to jest po prostu psucie państwa. Jesteśmy naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, jako Polacy. Przez niski poziom świadomości obywatelskiej, edukacji obywatelskiej, to jest wielki, że tak powiem, błąd tych naszych elit. Mogę sobie też stawiać pewne zarzuty, prawda? Po 1989 roku za mało potrafiliśmy przekazać tej wiedzy na temat istoty współczesnego państwa. I teraz pobieramy tę naukę no, w sposób dramatycznie dotkliwy. Tak? A przecież mogliśmy tego wszystkiego uniknąć, na miłość Boską. Dziękuję. Czy jeszcze po Piotrze ktoś? Nie? A tam jeszcze pani. Ale to już to bardzo proszę i będę prosił pana sędziego o krótką odpowiedź, bo to ja podejdę z mikrofonem, żeby słychać. Właśnie nie słychać. Ja będę wdzięczny za mówienie do mikrofonu, bo niestety tam nie, tam nie słychać. Tak krótko, panie profesorze, o samorządność w samorządzie. Jako gmina kontrola komunicza oraz pierwsi wprowadziliśmy budżet partycypacyjny, czyli taką możliwość konsultowania części wydatków. I ustawodawca taki psikus nam zrobił. Powiedział, że tak, możecie konsultować, ale my wam powiemy, jak to macie robić. Chyba nie do końca się. Oczywiście, że tak, że to ustawa uchwalona po prostu przez obóz dobrej zmiany, prawda? Więc oni tak bardzo coś chcą zrobić w tym samorządzie, prawda? Oni się bardzo chcą. No proszę Państwa, jaka jest prawda, w szczególności o panu Jarosławie Kaczyńskim czy Lechu Kaczyńskim? Przecież to byli politycy trzeciego, czwartego rzędu, którzy nie odgrywali jakiejkolwiek istotnej roli w okresie tej transformacji. Tak się złożyło, że ludzie w nich dostrzegli mężów opatrznościowych, tak? Umiejętnie zresztą potrafili to wykorzystać. I oni bardzo chcą zaistnieć w historii, zrobić coś ważnego, coś poprawić, reformę zrobić, tak? No za cokolwiek się nie zabiorą, niszczą po prostu. I tak samo z tą ustawą, która ograniczyła na różne sposoby samorząd, także jeśli chodzi o ten budżet partycypacyjny, prawda? Natomiast powiem Państwu, że ja mam mieszane uczucia co do tego budżetu partycypacyjnego. Od razu powiem. Notabene skąd on się wziął? Idea została wzięta z Ameryki Południowej, z Brazylii. Przy czym tam o budżecie zdecydowało społeczeństwo w referendum, ale w odniesieniu do całego budżetu. Rozumieją Państwo? Tam uchwalono budżet cały w formie referendum. Natomiast w Polsce ktoś wpadł na pomysł, że można wydobyć jakąś część pieniędzy i powiedzieć ludzie, nie zajmujcie się całym tym budżetem, całym, zajmijcie się takimi drobiazgami. Jeśli popatrzymy na budżet partycypacyjny jako na szkołę rozumienia, co to są finanse publiczne, to ja powiem, dobrze, niech tak będzie. Ale tak naprawdę społeczeństwo ma się interesować całym budżetem, a nie jakimś jego fragmentem. I właśnie gdyby w radach byli ludzie, którzy są spoza rady, no to byłoby trochę inaczej. Ci właśnie fachowcy, o których mówiłem, których brakuje właśnie w radach. Ci aktywni obywatele powinni po prostu uczestniczyć w pracach rady. Są też takie pomysły, ale nie wiem, czy to w ogóle da się zrobić.
Dziękuję bardzo. I teraz pan prezydent Marcin Bazylak. Podziękowania, ale też ja zakupiłem książkę przed spotkaniem, udało mi się. Także zachęcam was wszystkich do tego, żebyście zakupili, bo naprawdę lektura, w której można się dowiedzieć o tym, jak samorząd, jak Solidarność, jak Sandomierz, jak sędzia. To bardzo ciekawe spojrzenie. Pamiętacie tylko o wymiarze sprawiedliwości, tak naprawdę, jako były sędzia. Coś wiem na temat wymiaru sprawiedliwości. To jest niewątpliwe, słyszeliśmy dzisiaj. Natomiast też cieszymy się, że w Dąbrowie Górniczej staramy się, żeby ta właśnie definicja samorządu była jak najbardziej wypełniana. Czyli zawsze podkreślam, że artykuł 1 ustawy z 8 marca 1990 roku brzmi, że samorząd stanowi wspólnota mieszkańców. I to jest takie u podstaw u nas i naprawdę aktywność obywatelska, edukacja obywatelska, my to traktujemy jako misję. Przynajmniej staramy się to we wszystkich aspektach naszego życia lokalnego pokazywać i nie tak na pokaz, ale po prostu realizować. Ale pozwolę sobie wejść w taką polemikę, może to jak u nas było z budżetem partycypacyjnym, to chciałbym powiedzieć, że takie mam nadzieję, że będą dobre doświadczenia z Dąbrowy, bo u nas właśnie to jest element edukacji obywatelskiej. Uważamy, że partycypacją, współdecydowanią zainteresowaliśmy mieszkańców w ogóle budżetem miasta, skąd się biorą pieniądze, na co są wydawane, na co mogą być i traktujemy budżet partycypacyjny jako narzędzie w pokazywaniu i interesowaniu w ogóle miasta, bo kiedy nie było pokazane, ludzie mówią, a to rada decyduje, to prezydent, to burmistrz, to ludzie nie mieli poczucia, że to jest ich, że oni mogą bezpośrednio powiedzieć, co ma być, jak ma być, bo przy okazji dyskusji, warsztatu, bo bardzo to musielibyśmy wtedy opowie jeszcze, to wprowadziliśmy elementy, które zainteresowały ludzi przestrzenią więcej niż swoim mieszkaniem, więcej niż swoim podwórkiem, po prostu dzielnicą, miastem. I u nas to narzędzie, mam wrażenie, że jest elementem w ogóle budowania takiej aktywności obywatelskiej. Także bardzo liczę, że po tym spotkaniu, po rozmowach dzisiaj pewnie w kuluarach, sędzia też przekona się, że to jest świetne narzędzie. Tak jak każde, zależy kto jest rzemieślnikiem, kto trzyma to narzędzie, jaka jest kontrola, to ono jest tak realizowane. Upominki z Dąbrowy. Wielkie podziękowania. Bardzo proszę, teraz to jest ten czas. Dąbrowskie czasy. A my liczymy, że te standardy europejskie, które tak okazało się, że po prostu potrafimy jako Polacy spełniać, żebyśmy w samorządzie mieli szansę kontynuować. Nie wszystko zależy od nas, od samorządów. My będziemy się starać. Natomiast chciałbym, żeby w Polsce te standardy dotyczące samorządów, ale w ogóle państwa prawa były nadal standardami europejskimi. No ja też mam taką nadzieję. Już na koniec chciałbym tylko Państwu powiedzieć, że ta ustawa została uchwalona samorządowa. Ta moja ustawa z 8 marca 90 roku. Natomiast w 99 roku, dokładnie 8 marca, urodziły się moje wnuczki bliźniaczki. Uważam, że to nie jest przypadek. To ja jeszcze chciałbym wykorzystać Państwa uwagę. Pierwsze podziękować Panu sędziemu, ale przede wszystkim Państwu za tak liczny udział w dzisiejszym spotkaniu. Chciałbym zapowiedzieć kolejną kawiarenkę obywatelską, która odbędzie się 19 października. Naszym gościem będzie Edwin Bendyk, dziennikarz tygodnika Polityka i nowy prezes Fundacji Batorego. Jednocześnie chciałem także zapowiedzieć pewne ważne wydarzenie, które także wiąże się z historią partycypacji obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej. Dzisiaj obchodzimy 30-lecie samorządności. Przed naszą dyskusją wspólnie z prezydentem i z panem sędzią złożyliśmy kwiaty pod tablicą pamiętającą Komitety Obywatelskie, 106 rocznica. Natomiast w tym roku będziemy obchodzić 115 rocznicę Republiki Zagłębiowskiej, czyli pierwszej tak naprawdę formie samorządności dąbrowskiej. W 1905 roku, w ramach rewolucji 1905 roku, przez 10 dni w Dąbrowie Górniczej, Zagłębiu Dąbrowskim funkcjonowały polskie oddolne organizacje obywatelskie. Nazywało się to Republika Zagłębiowska. Od 31 października do 10 listopada będziemy obchodzić te 10 dni wolności. Będzie wiele imprez, wydarzeń, także w przestrzeni wirtualnej, także zachęcam do
obserwowania i do uczestniczenia. Chciałem także podziękować za pomoc przy organizacji tego spotkania wszystkim pracownikom i pracownicom Urzędu Miejskiego Dąbrowy Górniczej Fabryki Pełnej Życia. Chciałem podziękować także obsłudze technicznej za to, że to w sobotnie popołudnie mogliśmy się spotkać. No i pogratulować Centrum Aktywności Obywatelskiej znakomitej imprezy, czyli Festiwal Ludzi Aktywnych. Już wiemy, że to wydarzenie była wielkim sukcesem. Także jeszcze raz wielkie podziękowania i gratulacje. Miłego wieczoru.